They are heartless, godless barbarians. Cześć wam, z tej strony Składzik i witam was na Assassin's Creed Valhalla. Na 49 odcinku napadniemy na tutajszą osadę albo wioskę, kto woli. Mam ją przed nami, a na mapie ona się znajduje. W tymże miejscu mam trochę surowców. Na północy robiliśmy warownię Templebrow. Wrócimy się tutaj po te bogactwa w tej osadzie. Będziemy chyba mogli surowce zdobyć. Przemierzaliśmy też koło tej osady tą drogą tutaj, aby wykonać te mury Templebrow, ale się skupmy teraz na tej najaździe, który jest przed nami, więc zaraz zaczniemy. Na razie się zbliżmy trochę bliżej, zobaczymy jak będzie to od środka to wyglądało, czy sami to zrobimy, czy też może z pomocą naszych pomocników, których mamy na łodzi, druhów. Aj, trochę zeszło. No i dostał krzyż, dobra. Może uda nam się jakoś dostać tam bliżej. Klasztor Sudwela. No dobra, wiemy co to jest już za miejsce. Jest to klasztor, nie jakaś osada. Trochę ich na pewno tutaj będzie. Mamy tu jednego gościa na górze. Przydałoby się go zdjąć. Bo nie było tak, że będziemy iść i nas zauważy. No i dobra, spadł. Mam bardzo fajnie odzorowany młyn, który akurat w tamtych czasach był bardzo dobry. No i pora na najazd. Myślę, że zrobię nasi trochę hałasu, a my się skupimy tak po spokojnie tutaj walcząc. Bardzo ładnie, jedna w główkę. Kolejny. Jeszcze jeden będzie. Bardzo ładnie. Udało nam się to zrobić elegancko. O, tu jeszcze pinkiera mamy. No i próbujmy parować. Chodź, coś nie wyszło. No, ale możemy użyć umiejętności, widzicie. Oddaję to bogactwo gościu. Tym częściej właśnie parujemy. Ten pasek zbijamy i możemy właśnie wykończyć tak właśnie przeciwników. No, bo jak właśnie widzicie, jest to dosyć bardzo proste do ogarnięcia. I trochę tak z naszej strony po barbarzyńsku. Teraz skupmy się jeszcze może tam na tamtych przeciwnikach w tamtym miejscu i zaraz sobie tutaj popatrzymy co jest. Wow, trochę nas przyuważyli. Biegnijmy tam w nich, między nimi i umiejętność użyjemy. Od razu będziemy mogli mieć łatwiej z nimi do walki. O, jak widzicie. Wow, 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 wow. Tutaj teraz zaraz się spalimy, Eivor. Wiecie co? Poczekajmy z tym jego cuceniem. Bo jeszcze my się podpalimy. Tam widzę gościa, ale zamiast niego to puu. No i dobra. Pozbyliśmy się. Ajś, chciałeś nas zaskoczyć. No i się, starajmy się parować, ewentualnie unikać tych ciosów. Nie nas często walą. Bardzo lubię te wykończenia, bardzo są udane. No, ogień zgasł, możemy wycucić naszego drucha. Pomaga dalej w walce.
O, tam kolejny jest. Ktoś nas widział, ale nie wiem kto. Super, zaraz jeszcze my oberwiemy. Tam radę, tam tego teraz odrzucić? Chyba tak, więc to zróbmy. O, właśnie na górze się jakiś człowiek pojawił. Dobra, pora trochę wrócić. Tu mamy o bogactwo, więc zgadnijmy już się teraz. No i dostaliśmy surowce. Jakbyśmy trochę tych surowców dostali, to jest możliwość, że w walce zbudujemy właśnie chatę, by mogła nam pomóc z tymi wróżbami, a dokładnie przepowiedniami, które widzieliśmy na początku gry. Tu mamy jeszcze jakieś bogactwo, więc od razu tutaj zajdźmy, sprawdźmy. Tu mamy bogactwo, jeszcze jakieś drobiazgi zgarniemy po kolei. Bo jedynie materiały budowlane. O, tutaj mamy zawalone coś, co byśmy mogli zniszczyć. Pytanie, czy znajdziemy tu jakiś ten dzbanek z olejem, żeby to wybuchło. No i co my tu mamy? Tam mamy bogactwo, tam coś jeszcze mamy. Czekaj, coś tu znajdziemy ciekawego. Chyba nic nie znajdziemy tak łatwo. Ale to bogactwo zgarnimy też od razu, by mieć to już zrobione. No dawaj, dawaj, tak. Bo się tak ociągasz. A to trzeba szybko, szybko, by naszych wesprzeć. Tu coś jeszcze mamy. Oczywiście tak, jakieś drobiazgi kolejne. Wszystko zgarniemy. Mam widzę, że tu chłopaki się kłócą, który pierwszy wyjdzie. Tam mnie interesuje, skąd mam wziąć dzbanek, żeby to wybuchło. Dobra, teraz pora tam na dół się zejść i z tym się rozprawić. Może być tak, że nawet o nas nie wiedzą. Tego z góry. Bardzo ładnie. I za daleko byśmy by użyć tej umiejętności ze skoku z góry. Łódź na czerwono miał. Mogę to w sumie przewidzieć. Tym bardziej, że on walczy młotem. Tam mamy gościa i tu mamy. No dobra, to zamiast w niego to dzbanek. A tu mamy dwóch gości. No i super. Pozbyliśmy się ich. Chyba tu nic nie znajdziemy. Więc pora wrócić na drugą stronę. Poszukać tego dzbanka tak w ogóle. Na pewno zagadnimy te wszystkie jakieś drobiazgi, które można tutaj znaleźć. No prawdopodobnie to bogactwo, które tam widzimy w oddali, jest właśnie zasłonięte za tamtym budynkiem, co trzeba zniszczyć. Co tam biega? Mamy kurę zaś. Taki mieszczanin. Może tędy jest jakieś przejście przez ten, a jednak nie. Szkoda. No i mamy ten młyn. Bardzo ładnie odzorowany. No ale stąd nigdy się nigdzie indziej innego jakieś miejsca, gdzie możemy coś zgarnąć. No dobra, będzie pora chyba iść tam poszukać bliżej, bo zauważyłem, że twórcy tej części mocno starają się, żebyśmy nie szukali za daleko danych rzeczy, bo wszystko jest na miejscu. Trzeba jakoś tak konkretnie daleko się oddalać, by to znaleźć w ogóle. Ej, my tu mamy dzbanek, wystarczy tylko strzelić z łuku. No dobra, chwilę poczekajmy, żebyśmy się nie podpalili. I zaraz zgarniemy tam to, co jest na
w tym budynku. A czy mamy coś na górze? I to mamy liścik. No to przeczytajmy go. Dziennik pszorszy Edith. Król Burgess trwa w swoim oporze i tylko dolewa oliwy do ognia, jakim jest pogańska armia. Zabieram moje siostry i uciekam z tego hrabstwa. Jestem odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo i ciągłość naszego dzieła. Pora zacząć wszystko od nowa gdzieś indziej. Bóg wskaże nam drogę, jak zawsze. No to raczej siostry się uratowały przed rzezią ze strony naszej, czyli pogan. Rozjaśnijmy tutaj te komnaty, te katakumby. Tu w sumie nic nie ma. Tam coś na pewno znajdziemy. Oczywiście, że tak. Mamy tutaj kolejne bogactwo. Czyli dobrze sądziłem. No tak, po raz kolejny się tak wleczysz, jakbyś, nie wiem, miał kołek gdzieś wsadzony. No dobra, to rozwalić te skrzynki. Może coś jeszcze zgarniemy przy okazji. Już się nam padło trochę doświadczenia. I klasztor Sudwella jest już zaliczony. Bardzo dobrze. I zobaczcie, że już jest to traktowane jako obszar nieufności. Więc trochę dziwnie. Tym bardziej, że są jeszcze nasi tutaj. Ale możemy jeszcze przejść do nabrzeża, bo chyba to by było dojście od wody. Zaraz sobie sprawdzimy. Przejdziemy sobie, wiecie co? Nie tą prawą stronę, tylko lewą. Co ciekawe, czy coś jeszcze możemy tutaj znaleźć. O, ktoś nas widział, tylko ciekawe kto. No ich nie widzę. A, są na dole. Popatrzcie, jeszcze powinniśmy. I gościu z młotem. No i trzeba uważać. No oni tu przynajmniej mają ataki takie nieblokowalne, ani nie da rady ich nawet porować. Kolejny się na nasz topór złapał. No i pora się rozejrzeć, tu nic nie ma jednak. Ale na dole jeszcze mamy wojowników. Więc jeszcze ich się pozbędziemy. Prosto w głowę. Ten jest tu za murem. Nie patrząc na sposób gry, to właśnie tu patrząc na statek, który jest nasz, to jest naprawdę dziwne, że na przykład ci sasi nie atakują na przykład tego statku, ale to już jest inny szczegół. To jest tylko gra, nie życie w pełni pokazane jak żyli, ale mniej więcej odwzorowane moim zdaniem przez Ubisoft. I wiecie co, byśmy się zobaczyli z drugiej strony tej osady, bo byśmy podążyli po te bogactwa, jak i tą tajemnicę. Więc zaraz się widzimy. No i dobra, jesteśmy z drugiej strony osady, mniej więcej gdzie tutaj zaczynaliśmy. Mamy tu wszystko zgarnięte, więc pora teraz podążyć w stronę tych bogactw, jak i tajemnic. Ciekawe, co tam znajdziemy. Do czego nie nawiązywała ta tajemnica, o czym będzie opowiadać. Więc zaraz się wszystkiego dowiemy. No jesteśmy na miejscu, to jakaś jest placówka bandytów, tak mi się wydaje, maruderów, więc zaraz ich sobie też pokonamy. Zgarniemy tutaj co jest, jest bogactw, takich możliwości innych rzeczy. Tu mamy Goliata,
A tego byśmy się pozbyli. Co mam bogactwo z łuku? Jakoś kamerę mi tak źle lata, ale patrzcie, to jest też Goliat. No to może tego zdejmijmy. Niech sobie poszukają, co się stało teraz. Tam nas sobie poszedł. Nie wychylajmy się jeszcze. I teraz możemy to zrobić. Tego zdejmiemy kolejnego. Oj, uciekł nam. Szkoda. A ten? Właśnie, położył się. Tu mamy kolejnego. Bardzo ładnie. Przedem tego zdejmiemy. Uda nam się to zrobić. Ajdź, akurat zobaczymy, że ten biegnie. No i co? Będziesz szukał? A nie, tutaj swojego gościa będziesz patrzył. Więc pora na to, żebyśmy my ciebie obili. Tak porządnie. Gdyś gościu duży jest. A ty skąd się urwałeś? Tylko drugi. Dobre. Powaliliśmy tego gościa mniejszego. A jeszcze Goliat też nam zadał obrażenia. Ale nie lekceważmy go. Może nie na tego mieliśmy użyć tej umiejętności. Ale dobra, jesteśmy sam na sam z nim. Może tamten drugi nie wróci to za szybko. Więc uda nam się to w miarę ogarnąć. No i obijamy jak to możliwe. Oczywiście uważając na jego ciosy. Większość osób, jak zauważyłem, ma... Nie ma takich lekkich, tylko bardziej takie, które nie można w ogóle parować. Albo wiecie co, użyjmy tych naszych bomb. Trochę spóźniliśmy się. Ale wiecie co, tutaj niech podbiegnie. Uda nam to się zrobić. No chodź Goliat. Bardzo ładnie i pozbyliśmy się gościa. A ty gdzie uciekasz? Hono, hono tutaj. Będzie teraz kolejna osoba pobijana. Jeszcze zdążył nam zadać obrażenia. Procarz. Ale raczej chyba to nie wszyscy, ale mamy też tu chyba gościa. Nas strzela? Chyba nie ten Goliat. Tam mamy gościa. Zobaczcie, jak się skitrał w tej trawie. No i poszedł właśnie na drzemkę. Tu mamy, zobaczcie, sporo tego bogactwa jeszcze do zgarnięcia. Bardzo dobrze. Wszystko nam się przyda, wszystko weźmiemy, to co nam daje nam gra. Ale też widzę tutaj chyba jest ta osoba, która nie dała rady sobie z nimi, więc możemy się tam zemścić. Pomścimy tego gościa. Chyba mamy trzech takich gości do pozbycia się. Znaczy dobić ich. No i jeszcze tam dalej jest jakiś gościu. Miejmy nadzieję, że ten Goliat nie przyjdzie do nas. A jak przyjdzie, to będziemy musieli z nim walczyć. Albo zaśniemy my. Tak patrzę, go pobijamy ze strzał. To zaraz się skończy tym faktem, że nawet nie dobiegnie do nas. I wykończenie mamy.
Najbardziej nie taki mięczak z niego. No i dobra, pomyśliliśmy tego gulamentu. I chyba to w sumie wszystko zdobyte. Jesteśmy też 2 punkty umiejętności. Tak więc możemy je użyć. Wydać te punkty. A wydamy na pewno w stronę czerwonego drzewka. No i tu mamy agresywne parowania. Lubię dosyć często parować. A zobaczmy, czy coś jeszcze możemy zrobić. Tutaj to mamy już tak naprawdę. Bojowe porażenie. Leczenie ostatniej szansy. I tak jest za daleko. Tutaj mamy kolejny segment na dole. No ale jakoś tak mało mnie przekonują te dodatkowe odbicie pocisku. Też trochę sporo do wydania by było później. A mamy jeszcze te miejsca, gdzie są pasywne umiejętności już. Wściekły gniew. Wiecie co, jednak byśmy poszli, wydali wszystkie punkty do strony czerwonego drzewka. Byśmy mieli te agresywne parowanie zrobione, a później na nowo coś będziemy szli w jakąś konkretną umiejętność, którą na pewno nas też zadowoli w trakcie walki z różnymi przeciwnikami. Tu już niedaleko jesteśmy tej tajemnicy, więc się już przejdźmy. Może coś zobaczymy po drodze, a jak nie, to trochę zwiedzimy. I just can't get it right. Stupid. You're stupid. Or fool. That's what it is. You think you know what you're doing, but you don't. No dobrze, tak już wiemy, na czym polega ten tajemnica, że jesteś matorem, jesteś głupi, to może już pójdźmy, niech nam zaliczy. No i mamy tu jakiś tekst. Porównania. Have I lost my touch? Porównania, które dotyczą chyba jedzenia tak naprawdę. Stupid, you're stupid. Widzimy halibut za suchy, miętu za twardy, ale też mamy węgorz na dole był. No dowiedzmy się. Smells good. Oh please. I'm irritated enough already. The last thing I need is someone lying to my face. It is a compliment, Saxon. Take it. What are you brewing anyway? I call it Leicestershire sauce. That is a mouthful. What is wrong with it? It doesn't come close to meriting such a sizable name. That's what's wrong with it. And I've tried. Lord, have I tried. But I cannot, for the life of me, strike the perfect balance. I should just give up. As I look around, that is hard to argue. You wouldn't happen to be carrying an eel, would you? Not the first thing I grabbed when I set off for the day, no. I've fished everything in Leicester but the eel. And you think this elusive river snake could be the answer to your sauce woes? There's only one way to know for sure. All right. If I wrangle one, I shall bring it to you. Yes, please. I must try, if only to rule it out. Thank you. Zanim poszukamy tego węgorza, czy zanim go złowimy, to rozejrzyjmy się tutaj w okolicy. Mam tutaj zabarykadowane, już widzę. Faktycznie. Ale tutaj jakoś można się na pewno dostać. Ale tu mamy okno, da radę się wejść. No i jesteśmy, otwórzmy sobie od razu wejście. Mamy to już z głowy. Czy coś tu jeszcze znajdziemy oprócz tego jadełka? Tu mamy kolejny liścik, więc też zapoznajmy się. Dziennik Wilfrida. Przemierzyłem wiele królestw, ale dopiero w zaułku Ludenu natrafiłem na Garum, którego szukałem. Brak mi słów, by opisać jego skandaliczny, przepyszny smak. Pobudza całe podniebienie, łaskocze, zmysły i sprawia, że nie sposób przestać się oblizywać.
Muszę stworzyć moją własną odmianę tego sosu, taką, która mu dorówna lub się ścignie. Dowiodę matce i ojcu, że moja obsesja to nie żaden obłęd, zyskam należną mi sławę. No, gościu próbuje zrobić na podobieństwo jakiegoś innego sosu. Mam tutaj bogactwo na dole. To chyba w tamtym otworze, co widzieliśmy, zeskakując z góry. Tu mam jeszcze jeden liścik, więc sprawdźmy. Paskudstwa Uliplina. Zacząłem eksperymentować z niektórymi nieudanymi sosami. Może fermentacja przyniesie lepsze rezultaty. Warto spróbować. Problemem jest tylko odór. Dlatego postanowiłem składować sosy pod ziemią. Może w ten sposób stworzę jeszcze coś z niczego. No to sprawdźmy, ile tam tych sosów jest. I to bogactwo zgarnijmy przy okazji. No faktycznie. Gdzie to bogactwo jest? A tutaj zakamuflowane. No dobra, pora teraz poszukać tego węgorza. Będziemy do niego strzelali oczywiście, by go złowić. Nie będziemy musieli wskakiwać do wody, tylko kruk nam to zgarnie. No i tutaj będziemy mieli wodę, rzekę. Może coś tu się od razu coś znajdzie. Mamy tam jakieś rybki. Jakbyśmy szli bardziej w tą stronę, coś znajdziemy. Pusto, tu coś mamy. Przygotujmy się, może coś znajdziemy przy tej wodzie, bo na pewno tu twórcy nie będą nam kazali szukać tego daleko. O, tu mamy kolejne bogactwo. I tu mamy jakieś ryby, jakieś takie podłużne. No i teraz będzie trzeba złowić je, bo dosyć są małe. Ciężko będzie chyba pewnie trafić. Ale postarajmy się nie strzelać jedną za drugą strzałę, tylko na pewno pewnym strzałem upolować chociaż jedną. No i chyba nam trochę to zajmie. Tak więc na pewno postaram się wam to trochę przyspieszyć aż do momentu upolowania. Bo nie wiem naprawdę co za ryba jest. No niby ryby mam i jest, udało się. Nie sądziłem, że uda nam się to zrobić z takiej odległości, ale udało się i to był węgorz, faktycznie węgorz średni. Zobaczmy, czy tylko ta jedna ryba wystarczy, czy będzie trzeba złożyć więcej dla niego. Powiem wam, że się naczekałem dosyć długo. I have your eel. Oh good, please add it to the pot. Do garka? Czy my mamy gotować za ciebie? No dobra, ale którego garka? Tego tu? Nie? A chyba tutaj. No mamy tutaj interakcję. Ah, here it is. Would you be so kind? You want me to taste this? Of course, for your palate is far less tainted than mine. Take a generous amount too. Słuchaj, jeśli źle się skończyło, jak byliśmy eliksir, może tym razem coś będzie fajniejszego. And? Verdict? Oh, no, not quite there. Oh, Lord! If it helps, I've had worse. I suppose that's it then. It's over.
Time for me to pack up my things and see what the fruits of another kingdom might offer me. Where will you go? Worcester, I think. Though I'll be buggered if I'm going to name my sauce after that paltry place. Thank you for all your help. I don't know many Danes, and I don't care to, but you've helped bring closure to this journey. If I could ask one more favor of you, it would be to take this failure to the grottos below my home. I can't stand the sight of it. Farewell. Luck be with you. You will need it. Jeszcze mamy zabrać, tak? Rozumiem, że to, co tu stoi, podobne jest do tamtych, co tam stały na dole. Miejmy nadzieję, że Eivor nam tego nie opuści. No faktycznie mamy to tutaj postawić. Mam pytanie, jakbyśmy to na przykład zniszczyli. Ciekawe, czy przybiegnie ten gościu. Jakbyśmy teraz podpalili. Będzie się palić? Pali się nawet. Ale nie słychać jego, żeby tutaj biegł. Chyba nie zależy mu na tych sosach. Tam jeszcze chyba jakiś jeden jest. No dobra. Chyba wszystkie, jak nie wszystkie to. No dobra, nawet strzał już nie mamy. Więc zostawmy to w spokoju. I biegnijmy teraz w inne miejsce. Z kolejną tajemnicą. I byśmy teraz podążyli na południe w stronę Lendelchester. Tu na północy jeszcze jest jedna tajemnica, którą byśmy się dzisiaj na pewno zajęli i dowiedzieli się, o co chodzi. Będziemy ruszali. Jak zwykle przyspieszę ten materiał, aby was nie zanudzić, a żebyście też mniej więcej widzieli, czy coś konkretnego mijali. No i chyba dojeżdżamy prawie do miejsca. Zaraz zobaczymy to, jak już dojedziemy. Oczywiście, że jesteśmy na miejscu. Mamy jakąś chatę, więc zaraz wejdziemy tam. Jak widzicie, jesteśmy w tym miejscu. No i pora dowiedzieć się, kto tam jest. Żebyście nam otworzyły te drzwi. Ale to gdzieś był klucz, jak dobrze widziałem. Jest w tym miejscu. Klucz do drzwi kościoła. No dobra. Nie widzimy, tu nic więcej nie ma, a tu bliżej mamy kilka rzeczy. Mamy jakieś drobiazgi, tu mamy zaś liścik. Dziennik przeorszy Edith. Poszliśmy tropem strażników aż do ich obozu. Mają mój pastorał, a ja wiem, jak go odzyskać. Mam tylko nadzieję, że zdołam jakoś opanować wątpliwości.
które mnie nachodzą. Z jednej strony lęka się, że narażę mojej siostry na niebezpieczeństwo. Z drugiej zaś wierzę, że Bóg podejmie mnie w ten sposób próbie. Wkrótce się przekonamy. Edith, czyżby ta kobieta, która zostawia list w tym klasztorze, co dzisiaj najeżdżaliśmy? Chyba tak, zaraz się przekonamy. Don't you know it's forbidden to consort like this under God's roof? Take what you want, heathen. Just leave us be. You must be the abbess here. Why do you hide in a musky old church? We are not hiding. We sought to flee the Shire in the midst of this ungodly war. But in our haste to leave, I lost my crozier, fell into the hands of some guards in a camp just below. And I am not leaving without it. Dangerous endeavor for three sisters of the cloth. What is your plan? You going to bore them with Bible passages until they give it back? Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. It just may work. Or better yet, I can get your crozier back. You would help us? Mercian soldiers make good praxis. And now I'm invested in your plight. Lead the way. No dobra, możemy im pomóc. Nie była podpisana jako ta kobitka, ale... Według tego listu, ona chce odzyskać pastorał. Since you fled the ministry. Must be weeks now. We had no plan and no help. We just knew we had to get out of Ledichester. Whether it is Burgred on the throne or one of yours, makes no difference. Their reign would be less than godly. No offense. None taken. No to chyba te siostrzyczki od tego klasztoru Sunwell, czy jakoś tak, jak dobrze pamiętam. Które chcą uciec z Ledichester Shire. Rozumiem, że to jest ten obóz. They will attack on site here. This is the camp. One of them has my crozier. No to na pewno go zgarniemy. Nie wiem, czy po cichu, czy tak w miarę otwartej walce. Ale na pewno odzyskamy. Tu widzę, kogoś mamy. Ej, ledwo zaspaliśmy i on nas już zobaczył? Co za typ? No dobra, no tam nic nie zostaje jak otwarta walka. O, siostry też chcą walczyć? No i tu mamy tego trochę szybszego gościa. Tak więc trzeba trochę go pobijać w ten sposób, poprzez umiejętności. I właśnie nam się udało. Poprzez parowanie. Tu mamy jakiś wierzyciel. Wow, alt wykończenie. Same się pozbyły. Ale widzimy, musimy też otuczyć kobitkę. Podniesienie lub skrobotobójstwo, to w końcu on żyje czy nie żyje? Na pewno nie śpi. Dobra, pozbądźmy się jego. Nie wiem, o co tutaj chodziło. Slashed and disemboweled by sharp weapons. Saxon blade from the... Co, nie mamy ten? A już nawet ukończone jest to. Super. Tu mamy zaś bogactwo, które możemy też wziąć sobie. No i chodźmy za tymi siostrami, bo raczej to nie koniec tego zadania. Nie wiem, coś jeszcze ma się stać, że on mamy je odprowadzić na drugą stronę gdzieś, na, przez tą rzekę. Nikogo nie widzę, ale słyszę już wilka. Tu są lisy. Tam mamy wilki. Wow, jeszcze nam przerwa nam nasz atak z umiejętności.
Drugi wilk pokonany. Gdzie tu zakonnice? Coś gryźć. Now have seen everything. Wszystkie wstały? No to dobra. Wszystkie są chyba już bezpieczne. Możemy podążać dalej za nimi. No bo jak mówię, to nie jest koniec. Lincolnshire właśnie dotarliśmy. You're Crozier. The Lord sent me a shepherd to help lead my flock today. Thank you. You did not have to do what you did. There's truth to that. You would have done fine on your own. I will never look upon sisters of the cloth the same way after today. And I will never look upon heathens the same way. Farewell. No i teraz takie mniej więcej zrozumienie między dwiema stronami konfliktu. Tak widzieliśmy siostry topora, tak się nazywało ta tajemnica. Byśmy wrócili się do tego obozu, teraz się tam zobaczymy. Jestem tak ciekawy, czy czegoś nie pominąłem, czegoś nie przeoczyłem. Tu coś może będzie? Tu chyba coś jest do zgadnięcia, a nie do przeczytania. Dziennik strażnika. Chłopaki nie przestają ze mnie dworować. Teraz zostaniesz biskupem. Cały czas to słyszę. Zazdroszczą mi, że to nie w ich ręce wpadł ten pastorał. Pewnie spróbuję mi go ukraść, gdy będę spał. Nie wolno mi spuszczać go z oka. No i widzicie, to jednak nie było wszystko z tego. Tutaj możemy wejść po lewej stronie. Jednak nie, nie chcę się tak otara otworzyć. Tu patrzyliśmy już. No i chyba wszystko jednak. No, tu jeszcze mamy strzały. Myśmy zakończyli odcinek i dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania kanału, jak i komentowania. Dziś tutaj zaraz wam się pokażą inne moje materiały lub czekajcie po kolejne, a tak to do zobaczyska. Hej, hej.